Mamy do liczenia całkę z funkcji 1 przez 5x kwadrat odjąć 30x plus 65. No jak zwykle zachęcam Cię, wciśnij pauzę i spróbuj najpierw samodzielnie to rozwiązać. No właśnie, można tutaj próbować różnych technik. Jak mamy taką funkcję, to zawsze warto się zastanowić przed w ogóle całkowaniem, czy da się jakoś tę funkcję podcałkową uprościć. No i tutaj widzimy, że mamy w mianowniku dosyć duże liczby, jeszcze wszystkie są podzielone przez 5. Więc niewielkim kosztem możemy sobie uprościć wyciągając piątkę w mianowniku. No więc możemy po prostu stałą przed całkiem wyciągnąć. To będzie to 1 piąta razy całka z funkcji 1, a tu będzie x kwadrat odjąć 6x plus 13, tak? 13 razy 5 to jest, to jest 65 dx. No i widzimy, że od razu ładniej to wygląda. Ta funkcja jest prostsza. No i teraz... Jak mamy tutaj trójmian kwadratowy w mianowniku, no to jak chcemy go całkować, to najpierw trzeba się zastanowić, to jest pierwsze pytanie, które trzeba sobie odpowiedzieć, czy on ma pierwiastki. No to obliczmy wyróżnik tego trójmiana kwadratowego. Będziemy mieli minus 6 do kwadratu, to jest 36, odjąć 4 razy 13, czyli odjąć 52, czy widzimy, że delta, wyróżnik tego trójmianu, jest ujemny. Delta jest ujemna, czyli ten trójmian kwadratowy nie ma pierwiastków. To jest bardzo istotne, bo gdyby miał pierwiastki, to byśmy go rozłożyli na czynniki, i wtedy byśmy mogli tę funkcję podcałkową rozłożyć dalej na ułamki proste, przedstawić jako sumę dwóch takich ułamków prostych, gdzie w mianowniku byśmy mieli takie dwumiany, wielomiany pierwszego stopnia. Ale tutaj tak nie jest. To już jest ułamek prosty, to się już nie rozłoży bardziej, dlatego że w mianowniku mamy nierozkładalny trójmian kwadratowy. No to tutaj technika w przypadku takich funkcji jest taka, żeby ten mianownik uzupełnić do pełnego kwadratu, czyli sprowadzić do postaci kanonicznej ten mianownik, inaczej mówiąc. No to zróbmy to. Sprowadzimy mianownik do postaci kanonicznej. Oj, pamiętamy, jak to się robi, tak? Czyli mamy tak, x kwadrat, odjąć 6x, i tutaj trzeba dodać i odjąć coś, tak, żeby, żeby x minus coś tam do kwadratu móc napisać. No to co tutaj muszę napisać? No widzimy, że tutaj mam minus 6x, a chcę to zrobić w postaci x minus jakaś stała do kwadratu. No jak wymnażam, no to mam x minus ta stała razy 2. I to ma być 6, czyli ta stała to musi być 3. Czyli może wezmę inny kolor, czyli tutaj muszę dodać i odjąć 9, no bo to jest 3 do kwadratu, i odjąć 9. I później będzie tak jak było, plus 13. Ja dodałem i odjąłem tę samą liczbę, no ale teraz to, co tutaj mam, x kwadrat minus 6, x plus 9, to jest to, co chciałem. To jest x minus 3 do kwadratu. To o to mi chodziło tutaj, żeby mieć, mieć kwadrat czegoś, co zawiera x, i żeby nie było tutaj już wyrazów z x, wyrazów pierwszego stopnia w x. No a reszta, która tutaj jest, czyli ta część, no to mamy minus 9 plus 13, to będzie plus 4. Plus 4, ja to zapiszę. No dobra, nie będzie, plus 4, to jest razem plus 4, czyli mój, moja funkcja. Będzie miała taką postać. To jest 1 piąta całka z 1 przez. No i tutaj mam, tak jak napisałem, x odjąć 3 do kwadratu, dodać 4, no a 4 zapiszę w postaci 2 do kwadratu. No i tutaj już może komuś kojarzyć to z jakimś arkus tangensem, aby coś do kwadratu, plus stała. No i to rzeczywiście ta całka to będzie arkustangens, ale żeby zobaczyć. Prześledzić dokładnie krok po kroku, jak to nam wyjdzie, to zróbmy po kolei wszystkie tutaj obliczenia. Teraz, żeby mieć arkus tangens, wiemy, że całka z 1 przez x kwadrat plus 1 to jest arkus tangens, a tutaj nie mam jedynki, tylko mam 4. No to mogę w mianowniku wyciągnąć czwórkę przed nawias. Jak wyciągnę w mianowniku czwórkę przed nawias, może tutaj będę dalej pisał, no to będę miał tak: 1 piąta, wyciągnę czwórkę razy 1 czwarta, całka. Tutaj jest 1 i tutaj mamy x minus 3 do kwadratu podzielone przez to, co wyciągnąłem, czyli czwórkę, napiszę to 2 do kwadratu, no i tu będzie dodać 1 dx. No i teraz mogę to dalej uprościć. Tu mamy 1 dwudziesta łącznie razy całka, tutaj będzie 1 przez x odjąć 3 podzielone przez 2, całość w kwadracie dodać 1 dx. No, i widać, że to jest właśnie tego typu całka jak arkus tangens, pod warunkiem, że dokonam tej zamiany zmiennych i to, co tutaj mam wewnątrz tego nawiasu, ten, to wyrażenie, to będzie moja nowa zmienna, czyli nowa zmienna u to będzie x minus 3 przez 2. No, czyli mogę napisać dalej, że to jest równe 1, 2 x odjąć 3, 2, tak będzie łatwiej widać, jak to się różniczkuje, bo wtedy du to będzie. 1 druga dx, czyli dx to jest 2 razy du, jak pomnożę obie strony tego równania przez 2. No i teraz jestem gotowy do zamienienia zmiennych w mojej całce, czyli będę tu pisał dalej, to się równa. No jest 1 dwudziesta, teraz mamy całkę, 1 przez, no i tutaj mam moją zmienną u, czyli tutaj mam u do kwadratu po zamianie zmiennych. Dodać 1 i teraz zamiast dx mam... 2 razy du. Czyli ostatecznie to będzie 120 razy 2 to jest 1 dziesiąta. No i całka z 1 przez u kwadrat plus 1 du to jest rzeczywiście arkus tangens od mojej zmiennej u plus dowolna stała c. No i teraz, żeby dostać z powrotem funkcję od x, no to muszę sobie przypomnieć, co to było u. Muszę z powrotem wstawić za u. To podstawienie, które tutaj wykonałem, czyli miał jedną dziesiątą arkus tangens od x odjąć 3 przez 2 dodać dowolna stała C. I to jest moja funkcja pierwotna do tej funkcji, którą tutaj mam. Jak ktoś nie wierzy, to zachęcam, żeby zróżniczkować tę funkcję i zobaczyć, że rzeczywiście dostaniemy tę funkcję podcałkową, którą tutaj mieliśmy na początku.